pierwsze jarmarki mają wieloletnią tradycję w Czarnym Dunajcu. To było przecież pierwsze miasto z tej strony Polski. I jako jarmarki, no bo Czarny Dunaj jest przez wiele, wiele lat i wieków słynął z jarmarku bożonarodzeniowego, no trzeba przywracać tradycje i żyć tym, co było kiedyś, ale przypominać młodzieży i mieszkańcom gminy Czarne Dunaje o wspaniałej tradycji, która tutaj była i jest i mam nadzieję, że wróci. Wszystkie te prace, które tutaj zostały wykonane przez dorosłych, zostały wykonane przez też osoby niepełnosprawne. Chcę tu podkreślić z zakładu terapii zajęciowej w Odrowążu i wszystkie te rzeczy, które zostaną sprzedane, pieniążki będą przeznaczone właśnie dla potrzeby osób, które tego potrzebują. Ja reprezentuję szkołę podstawową w Ratłowie. Mamy swoje stoisko. Są to rzeczy wykonane przez naszych uczniów pod kierunkiem moim, ale i również pod kierunkiem swoich rodziców. Chcemy pokazać młodzieży, że trzeba pielęgnować tradycje i poprzez wyrabianie tych rzeczy w szkole czy w domu pokazujemy dzieciom, że można spędzić czas. Jak spędzać czas? Że nie tylko przed telewizorem, przed komputerem, no ale i również można spędzić go miło z koleżanką, z kolegą, z mamą. A przede wszystkim dzieci uczą się cierpliwości, takiej wyrabiają sobie bardziej manualne umiejętności, uczą się precyzji. A po drugie wiedzą, że wykonując te rzeczy robią na szlachetną paczkę, a jest to bardzo wartościowa cecha w dzisiejszym świecie. Zrobiłam pierniki do jedzenia z posypką i polewą czekoladową. Ogólnie przyjechaliśmy tutaj posprzedawać trochę drobnostek, jak tutaj koleżanka mówiła. Ona zrobiła pierniczki, tutaj niektórzy zrobili bombki. Przyjechaliśmy z różnymi dekoracjami świątecznymi, bombkami, aniołkami z masy solnej, różnymi bombkami ze styropianu ozdobionymi materiałem i różnymi rzeczami.